Witajcie w kościelniku. Nazywam się Karolina Rusak i zaprosiłam dzisiaj moją przyjaciółkę Martę Klapetek, która na co dzień zajmuje się jogą. Znajdujemy się w przepięknym pensjonacie Villa Steffi, który znajduje się w pobliżu naszego rancha. Jeźdźcy, kursanci, nasi goście, którzy przebywają na Wild Hill Ranch, mogą korzystać z tego pięknego miejsca. Również tutaj odbywają się warsztaty jogi, warsztaty kuchni ajurwedyjskiej i wegetariańskiej, na której możecie poznać różne tajniki gotowania. I to wszystko właśnie dzięki Marcie. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, Karolinka, za zaproszenie mnie do tego wspaniałego projektu. Nazywam się Marta Klapetek i od wielu lat jestem nauczycielem jogi. I joga właściwie zadomowiła się w moim codziennym życiu i widzę jej potężne zalety i widzę, jak bardzo pięknie odblokowuje wszelkie napięcia w ciele. I stąd nasz pomysł tego projektu, żeby wprowadzić jogę do naszego programu pracy z końmi. Przede wszystkim nasz projekt jest skierowany w stronę jeźdźców, którzy muszą i przede wszystkim powinni nauczyć się świadomości swojego ciała. A joga przepięknie pracuje ze wszelkimi blokadami w ciele, napięciami, pamięcią mięśniową. Każdy z nas ma w sobie zakodowane wszelkie kontuzje, wszelkie blokady. I dzięki jodze będziemy powoli kruszyć ten lód w naszym ciele i zobaczycie, jak pięknie później przełoży się to na pracę bezpośrednio z koniem. Także zapraszamy Was bardzo serdecznie do naszego projektu. Oczywiście, czym byłaby joga i świadomość własnego ciała, jeśli nasze emocje, te kontuzje wewnętrzne nie pozwalały przeżywać przepuszczalnego dosiadu i oczywiście czuć tego, co jest naprawdę w nas. Dlatego z mojej strony opowiem Wam dzisiaj o mojej pracy na co dzień, czyli pracy z emocjami dla jeźdźców. Pamiętajcie, że wszelkie emocje, które mamy w ciele, natychmiast przekładają się na relacje z koniem. Wiecie to doskonale, tylko że wiedza to jedno, a czucie to drugie. I my dzięki tutaj naszej wspólnej pracy chcemy uświadomić Wam podczas naszych warsztatów, jak silne jest to powiązanie i jak niezwykle potrzebne. Najistotniejszą rzeczą, którą musimy sobie uświadomić, jest fakt, że to my wkroczyliśmy do świata koni. Powinniśmy być w pełni tego świadomi, aby z uważnością i spokojem wejść w przestrzeń tych cudownych zwierząt. Najistotniejszą sprawą, która wpływa na konia, jest nasze ciało i nasze emocje. Jakże istotna jest harmonia, bycie w swoim ciele, słuchanie jego sygnałów, świadomość, napięć i blokad. Chcemy zrozumieć świat konia, najpierw musimy zrozumieć świat naszego ciała i naszych emocji. Od wielu lat jako nauczyciel jogi obserwuję, doświadczam potężne znaczenie jogi w uwalnianiu napięć i zharmonizowania ciała. Myślę, że każdy szanujący się jeździec powinien systematycznie i wytrwale pracować nad swoim ciałem i poczuciem otwartości, empatii i zrozumienia. W naszym filmie otrzymacie wskazówki, które połączą świat jogi ze światem jeźdźców. Zauważycie, jak mocno się one przenikają, jak niezwykle są sobie nawzajem potrzebne. Zwiększona świadomość swojego ciała ułatwi Tobie współpracę z koniem, odczytywaniem sygnałów, które wysyła koń, poprawi Wasze porozumienie. Nasz organizm jest jednością. Każda dolegliwość, każda kontuzja, każda blokada zapisuje się w ciele. Centrum naszego dowodzenia, z którego wysyłamy sygnały, na które reaguje koń, jest miednica. Z jej ruchów koń słyszy, czuje, jak ma zareagować. Poprzez połączenia więzadłowe, powięziowe, miednica oddziałuje na mięśnie tworzące obręcz biodrową, barkową, tułów.
Staw biodrowy to największy staw naszego organizmu. Ściśle łączy się z miednicą. Ruchomość, elastyczność stawu jest warunkiem głębokiego dosiadu, ustawienia nogi w prawidłowej pozycji oraz symetrycznego kontaktu guzów kulszowych z grzbietem konia. Niezwykle ważne jest utrzymanie mięśni w optymalnym stanie. Systematyczne, uważne rozciąganie doprowadzi do harmonijnej elastyczności. Zachęcam Was do praktyki jogi, która równomiernie, delikatnie, harmonijnie zwiększy elastyczność Waszych mięśni, uelastyczni obszar miednicy, stawu biodrowego, tułowia, powięzi ciała. Praktykuj bez poczucia bólu. Praktyka jogi wymaga połączenia ruchu z oddechem. Jest to niezwykle ważna umiejętność podczas pracy z koniem. Naszym celem jest również ustabilizowanie ciała przy jednoczesnym zachowaniu ruchomości stawów. Zacznij od zdiagnozowania, które części Twojego ciała mają niskie napięcie mięśniowe. Pamiętaj, że w jeździectwie nie ma mety. To nieustająca droga, praca. Nigdy nie osiąga się ostatecznego celu. Moim zdaniem jeźdźcy mają najpiękniejsze hobby na świecie. Przebywanie z koniem na łonie natury to dla wielu osób marzenie, a właśnie dla nas, dla koniarzy, codzienność. Oglądając pracę doświadczonego konia i jeźdźca z boku, można odnieść wrażenie, że taka para rozumie się jakby bez słów. Stabilny, zrównoważony i przede wszystkim świadomy dosiad może osiągnąć każdy z nas poprzez regularną pracę. Jednak szybko może się okazać, że nie jest to kompletny klucz do sukcesu. Bowiem my, jeźdźcy, oprócz niezwykłego połączenia z koniem, mamy również niezwykłe zobowiązanie wobec niego. Jeździmy bowiem na półtonowym zwierzęciu, którego reakcją na strach jest ucieczka. Jego delikatność psychiki wpływa na trening na każdym kroku. Koń odzwierciedla w swoim zachowaniu każdy bodziec z zewnątrz. Ale uwaga, tym bodźcem jest również jeździec i jego głowa pełna emocji. Emocje człowieka widać w jego zachowaniu, a więc również w dosiadzie. Długotrwałe przeżywanie negatywnych emocji, które ma każdy z nas, prowadzi do napięcia mięśniowego, które z kolei stoi na drodze ku przepuszczalnemu dosiadowi. Smutek na przykład spowalnia ciało. Stres napina przeponę i spłyca oddech oraz prowadzi do nieświadomego napięcia pośladków i mięśni wzdłuż kręgosłupa. Dzieje się tak, ponieważ poprzez napięcie mięśni emocje nie dochodzą do świadomości w pełnym wymiarze, czyli po prostu jest to technika, żeby czuć je trochę słabiej. Gdy koń jest jeżdżony przez skoncentrowaną osobę z pustą głową, wolną od myśli zawodowych i co ważne również prywatnych, bez frustracji związanej z możliwym niepowodzeniem w ćwiczeniach, w treningu tego konia, to zwierzę odwdzięcza się tym, co ma najlepszego do zaoferowania. Pięknym, elastycznym, zrównoważonym ruchem. Sama weszłam na świadomą ścieżkę rozwoju kilka lat temu, po zdobyciu mojego psychologicznego zawodu. Dzięki temu przepracowałam wiele emocji i nauczyłam się korzystać z moich mocnych stron. I właśnie to jest powód, dlaczego udało mi się zdobyć mój pierwszy złoty medal Mistrzostw Europy APHA, a za nim poszły kolejne i kolejne. W sezonie przed mistrzostwami wcale nie trenowałam więcej. Jedyne co zrobiłam, to zmieniłam moje nastawienie. Odpuściłam niepotrzebne emocje i zaczęłam czerpać naprawdę wielką radość z treningów, ale również z przejazdów. I to właśnie na przejazdach nie mogę przestać się uśmiechać. Od tego momentu weszłam na zupełnie nowy etap jeździecki, w którym wszystko jest możliwe. Dzięki temu wiem, że każdy jeździec jest w stanie wyjść ze swojej strefy komfortu, jeśli naprawdę chce i jest na to gotowy. Dlatego chętnie podzielę się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem. Jeśli chcesz być jeźdźcem, który nie szuka przyczyn niepowodzenia treningów u konia, tylko pierw analizuje swój dosiad i swoje reakcje emocjonalne, zapraszamy Cię do subskrybowania naszego kanału i oczywiście do osobistego doświadczenia naszej pracy na Wild Hill Ranch. Do zobaczenia!